My żeśmy sobie tak wyróżnili trzy obszary, które uważamy, że zasługują na specjalną uwagę. Pierwszy obszar to jest obszar ten, którym funkcjonuje już Dolina Lotnicza. Miałem satysfakcję z współpracowaniu z kolegami przy jej tworzeniu, przy jej otwarciu. To jest inicjatywa, która ma na celu uczynienie z Polski ważnego kraju w zakresie przemysłu lotniczego. To jest bardzo ważne, ponieważ to jest priorytet europejski i my, tworząc u siebie zdolność do wchłaniania środków europejskich w tym zakresie, poprawiamy szanse na pozytywny ogólny bilans. Warto w Europie być zaangażowanym w badania w tym zakresie, niezależnie od tego, że jak rozumiem, nie jest naszym celem wyprodukowanie pasażerskiego wielkiego samolotu w przyszłości. Region centralny, jak my go nazywamy, obejmujący Warszawę, Łódź i inne miasta jak Płock, jak Radom, ma bardzo dużo najróżniejszych instytucji, o których tu mówimy i one w naturalny sposób tworzą taki centralny makroregion zaawansowanych technologii, który jest tutaj. W oczywisty sposób region małopolsko-śląski czy śląsko-małopolski tutaj również zasługuje na uwagę. Jest naszą intencją, żeby spróbować nadać temu pewną strukturę organizacyjną po to, żeby spróbować znaleźć sposób dodatkowego zaakcentowania tej potencjalnej synergii, która ze współpracy tak licznych, różnych instytucji mogłaby w tych rejonach być osiągana. To jest Dolina Lotnicza, króciusieńko tylko o tym, nie będę mówił, ona według moich informacji troszkę już może nieaktualnych, ma w tej chwili 19 uczestników, w tym 16 przedsiębiorstw, Politechnikę Rzeszowską, ale także wiem Politechnikę Łódzką na przykład, która nie jest w tym regionie, ale współpracuje z przedsiębiorstwami w tym regionie. Jedna z firm amerykańskich, Pratt & Whitney, przeznaczyła dosyć przyzwoitą sumę pieniędzy na to, żeby to się nastąpił rozruch tego przedsięwzięcia i ja osobiście z wielką nadzieją obserwuję rozwój sytuacji właśnie w tym zakresie. Proszę Państwa, wprowadziliśmy międzynarodowe studia doktoranckie. Tego nam brakowało w naszym systemie. Dofinansowujemy je na poziomie 100 tysięcy złotych rocznie. Muszą być spełnione pewne warunki. W roku obecnym mamy w tej chwili 10 takich studiów doktoranckich. To jest finansowanie w różnych dziedzinach. Chcemy tę działalność rozszerzać w oczywisty sposób, szczególnie w momencie naszej akcesji. Studia doktoranckie powinny mieć jak najbardziej międzynarodowy charakter i to jest inicjatywa, do której przywiązujemy dużą wagę. Proszę Państwa, podjęliśmy inicjatywę wzmocnienia bilateralnych kontaktów z różnymi krajami, unijnymi i także pozaunijnymi. Niezależnie od tego, że mówimy o multilateralnej współpracy europejskiej, co w oczywisty sposób jest w tej chwili dla nas bardzo ważne, nie można zaniedbywać bilateralnej współpracy. I chciałbym Państwu przypomnieć to, co już może Państwo wiecie skądinąd, że pierwsze konkursy w takim właśnie systemie polsko-niemieckim już się odbyły. Realizowanych jest w tej chwili 15 projektów z zakresu neurologii. Negocjujemy w tej chwili następne obszary, które będą objęte tą ideą. Ta idea jest tak naprawdę bardzo prosta i na tym opiera się nasz optymizm, że ona będzie funkcjonować. Ona mianowicie po prostu polega na uzgodnieniu tego, że komisja wspólna powstaje, która rozpatruje, definiuje obszar i rozpatruje projekty badawcze wspólne, ale każda strona finansuje swoich uczonych przez siebie samą. Co oznacza, że omijamy tę zasadniczą trudność współpracy międzynarodowej, że pieniądze nie muszą płynąć przez granice, jak to my mówimy żartobliwie. I natomiast w oczywisty sposób stworzona jest synergia poprzez współpracę dużych zespołów i poprzez wynegocjowanie odpowiednio ambitnych projektów. Przygotowujemy się do takiej współpracy polsko-francuskiej. Z satysfakcją muszę powiedzieć, że też mamy takie pomysły związane ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, także z Wielką Brytanią i ta współpraca bilateralna na tych zasadach mam nadzieję, że będzie się rozwijać, a to jest współpraca nie polegająca tylko na takiej troszkę księgowej współpracy, że ktoś z kimś deklaruje, że współpracuje, tylko na realizacji konkretnych ocenionych przedsięwzięć badawczych. Następne proszę.
Tutaj jest przykład, szybciutko pokażę, tych właśnie wspólnych projektów badawczych z zakresu neurologii, które w tej chwili realizujemy ze stroną niemiecką. To jest nasz wkład. Strona niemiecka przeważnie ma ten wkład znacznie wyższy, co jest też oczywiście dla nas korzystne. Nie trzeba zapominać o tym, że my mamy szansę dostępu do najnowszej aparatury w ramach takich projektów, co jest też bardzo korzystne. Tych projektów mamy już kilkanaście, jak powiedziałem, proszę bardzo. Tu jest następna grupa. Teraz w ramach naszego nacisku na pewną selektywność badań wprowadziliśmy, no akurat w obszarze troszkę zbliżonym, konkurs na przedsięwzięcie biotechnologiczne. Celem tego konkursu było wsparcie prac naukowych związanych z opracowaniem nowych produktów i technologii z zakresu biotechnologii, ale w taki sposób, żeby połączyć ze sobą instytucje naukowe oraz małe i średnie firmy biotechnologiczne po to, żeby znaleźć te niszowe, ewentualne możliwości badań i wdrożeń w tym zakresie. To był bardzo dobrze przyjęty przez środowisko konkurs. Następne proszę. I tutaj są tytuły projektów, które ten konkurs wygrały. Chcemy tego typu inicjatywy powtarzać także w przypadku innych obszarów. Zaczęliśmy od biotechnologii ze względu na jej wagę. My realizujemy w oczywisty sposób bardzo na dużą skalę różne inwestycje. Ja chciałem Państwu powiedzieć, bo to unika czasami naszej uwadze, na jaką wielką skalę my finansujemy także pewne bardzo duże rzeczy. No, o Pionierze wszyscy wiemy, nie wszyscy zapewne wiemy, że w ostatnich powiedzmy 3 latach przeznaczyliśmy na to 184 miliony złotych. To, że jak myślę, środowisko nasze jest usatysfakcjonowane sposobem funkcjonowania, no, dostępu do internetu i szybkością przesyłu i tak dalej, to jest w dużej mierze, a na pewno tak jest, co do tego akurat nie mam wątpliwości, że u nas w tej chwili ta sytuacja jest dobra, za wyjątkiem może niektórych osób, które mają jakiś kłopot, ale to się nie przekłada na obraz całości, jak mam nadzieję. Otóż te inwestycje to na pewno stwarzają nam szansę, żebyśmy byli przynajmniej w tym obszarze naprawdę w czołówce europejskiej. Nie będę wchodził o tym, jakie możliwości oferuje sieć Jean i fakt, że my jesteśmy do niej dołączeni i mamy takie same parametry komunikacyjne jak cała Europa, ale to jest rzecz dla nauki, jak myślę, bardzo ważna. Będziemy finansować, dokładnie mówiąc, ośrodek pozytonowej tomografii emisyjnej, to jest też duże przedsięwzięcie. Finansujemy Wielki Teleskop Południowoafrykański, który jest budowany, to są też znaczące koszty, które my ponosimy. Wreszcie tradycyjnie już ponosimy bardzo znaczące wydatki na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w CERN, w Genewie. To jest rzecz, która dla fizyków jest niezwykle ważna i którą my gorąco popieramy. Finansujemy tego typu strategiczne, duże przedsięwzięcia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Narodowy Program Prognozowania Rozwoju Nauki i Technologii, jak powiedziałem, żeśmy go zainicjowali na bardzo dużą skalę. Uznaliśmy i to spotkało się według mnie z bardzo dobrym przyjęciem też w środowisku, że trudno mówić o priorytetach bez racjonalizacji decyzji w tym zakresie. Rozpoczęliśmy już realizację w zakresie zdrowie i życie, gdzie w szczególności nasze prognozowanie ma dotyczyć chemikalii, farmaceutyków, bezpieczeństwa żywności, technologii w medycynie. Chciałbym Państwa zapewnić, bo zapewne większość z Państwa ma taki stosunek do foresightu, jak ja miałem onegdaj, że wydawało mi się, że to jest tak trudne, żeby tego typu prognozowanie zrobić, przeprowadzić, że może w ogóle nie warto tego robić. Otóż na szczęście, jak myślę, przekonany zostałem przez znawców przedmiotu, że w wielu krajach taki foresight przeprowadzono i dochodząc do wniosków bardzo przekonywujących. I nie dlatego, żeby można było przypisać temu ostateczną prawdę jakąś, ale bo to zawsze jest prognozowanie, ale istnieją w tej chwili metodologie, które umożliwiają racjonalne przewidywanie różnych trendów w kontekście narodowym. My musimy sobie powiedzieć, co my za aparaturę medyczną możemy w Polsce rozwijać sensownie, a co powinniśmy kupić i zapomnieć o tym, prawda? My powinniśmy sobie powiedzieć, jak ma wyglądać od strony badawczej polski przemysł farmaceutyczny, co my mamy sami tworzyć, a co nigdy w życiu nie przyniesie nam sukcesu i tak dalej.
Przygotowaliśmy już i niebawem rusza Narodowy Program Prognozowania w trzech dalszych obszarach. Pierwsza dotyczy zrównoważonego rozwoju, bardzo szeroka problematyka związana z czystą energią, z odnawialną energią, z czystymi technologiami najróżniejszymi i tak dalej. Następny obszar to będą technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Wreszcie ostatni, też bardzo szeroki, dotyczy bezpieczeństwa państwa i obywateli w bardzo szerokim, w szerokim kontekście. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten dokument, który Rada Ministrów przyjęła na nasz wniosek, a mianowicie o dokument bliski naszemu sercu, mianowicie strategia zwiększania nakładów na działalność B plus R na najbliższe lata, aby zbliżyć się, bo boję się powiedzieć, osiągnąć założenia strategii lizbońskiej. Otóż my żeśmy w tym dokumencie wyróżnili i przeprowadzili analizę trzech scenariuszy, które nazwaliśmy pierwszy wariantem stagnacyjnym. To jest ten, który przewidują najwięksi pesymiści wśród nas. I wyróżniliśmy dwa warianty, które nazwaliśmy rozwojowymi. Ten taki mniej rozwojowy i ten, który tak naprawdę prowadzi do osiągnięcia 3% PKB w roku 2010 na badania i rozwój. Nie będę wchodził w szczegóły, ale stwierdzam, że przy braku zachwytu ze strony ministra finansów przyjęliśmy tę strategię z oczywistą sugestią, że w grę mogą wchodzić tylko warianty rozwojowe na przyszłość. Proszę Państwa, realizujemy regionalne strategie innowacji. Realizujemy, mówię to w ten sposób, bowiem mieliśmy tutaj inicjatywę. Celem tego projektu jest opracowanie regionalnych strategii współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i gospodarką po to, żeby lepiej przygotować się do konsumpcji środków z funduszy strukturalnych. Ten do końca bieżącego roku mają być te strategie gotowe. We wszystkich 16 województwach, w 5 województwach pomogło nam w finansowaniu Unia Europejska, bowiem 5 samorządów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich zdobyło pieniądze na to ze środków unijnych. Połowę środków, tak. Drugą połowę muszą samorządy dopłacić, a my, kierując się wagą tej sprawy, w pozostałych 11 województwach zrobiliśmy to samo. Przeznaczyliśmy środki na to, żeby po dopłacie 50%, drugich 50% przez samorządy, można było takie strategie innowacji opracować. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się u siebie w domu, jak wygląda stan realizacji tych strategii innowacji, najlepiej poprzez kontakt z biurem marszałka, bowiem z tego, co wiemy, w niektórych województwach one idą znakomicie, o tym będzie tu mowa na naszej konferencji, idą one znakomicie, w innych jest to dużo gorsze. To może mieć bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o efektywność starania się o środki unijne. Tu są wymienione nazwiska, nazwy województw, które otrzymały finansowanie z Unii Europejskiej. To samo w sobie jest bardzo znaczące, ponieważ one potrafiły sformułować te wnioski tak, żeby dostać te pieniądze, więc to już jest sukces, a to są pozostałe województwa, którymi pomagamy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o offset, w tej chwili w Polsce realizowanych jest 7 przedsięwzięć offsetowych. My wszyscy słyszymy dużo na temat offsetu związanego z zakupem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-16 od firmy Lockheed Martin, bo to jest oczywiście program offsetowy największy, ale jeszcze jest 6 innych. One wszystkie zawierają w sobie w oczywisty sposób pewien element badawczo-rozwojowy. Czasami bardziej ukryty, czasami jawny. Ja chciałem Państwu dosłownie tylko podać 5 przykładów, które, jak myślę, mogą mieć duże znaczenie dla naszego sektora. Dolinie Lotniczej już mówiłem, ona jest bardzo aktywnym uczestnikiem programów offsetowych. No, z natury rzeczy, ze względu na samolotowy charakter offsetu Lockheeda Martina, no to Dolina Lotnicza jest tam chyba głównym partnerem. Ale są też takie rzeczy, jak bardzo nowoczesne laboratorium badania materiałów, które powstaje w Instytucie Lotnictwa. I są też najróżniejsze inne rzeczy związane z produkcją bardzo nowoczesnych technologicznie rzeczy, które będą wymagały zaangażowania w wiedzy
polskich specjalistów, zatrudnienia nowych osób, rozbudowy później tych technologii. To są rzeczy, które są z całą pewnością związane ze sferą B plus R, nawet jeśli czasami poprzez nazwę tego nie widać. Będą też realizowane, aczkolwiek ku mojemu zmartwieniu jeszcze się nie rozpoczęły, bardzo wielkie problemy informatyczne, w których też jest bardzo dużo miejsca na pracę badawczą. Proszę Państwa, wiedzą Państwo, że podjęliśmy inicjatywę stworzenia Biblioteki Wirtualnej Nauki. Niezależnie od tego, że wielu z nas, ja także, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby czytać sobie w wygodnym fotelu, mając papier przed oczyma, to przyszłość jest taka, że standardowe czasopisma, bo ja nie mówię tu o okolicznościowych wydaniach książkowych, które zawsze pewnie powinny istnieć i co do tego nie ma zagrożenia, ale podstawowa literatura naukowa musi być dostępna elektronicznie. Podjęliśmy taką próbę, a właściwie trudno nazwać to próbą, bo jest to realizowany cały program, który ma doprowadzić do tego, że tak naprawdę wszyscy będziemy mieli dostęp do literatury naukowo-technicznej online. I to jest charakterystyka tego, co do tej pory się stało. To jest sytuacja, która według mnie pozwala na lepszy dostęp do czasopism i jednocześnie pozwala zaoszczędzić pieniądze. Szczegóły służymy informacjami na ten temat. Nie zapominamy o promocji nauki. Ja chciałbym bardzo podkreślić, Państwo znacie mój pogląd na ten temat. Jedną ze słabości i powodów naszej słabości nauki w Polsce jest fakt, że my za mało mówimy o niej w sposób dostatecznie przejrzysty i nośny publicznie. Trzeba o nauce mówić, trzeba o niej mówić mądrze, trzeba być aktywnym, trzeba przekonywać wszystkich dookoła o tym, jakie znaczenie ma nauka. Musimy pokonać nasze funkcjonujące uprzedzenia, słabości i zrobiliśmy parę rzeczy. Proszę Państwa, może zacznę tu. W zeszłym roku zorganizowaliśmy pierwszy Dzień Nauki, w tym roku będzie drugi Dzień Nauki, 18 września w sobotę w telewizji. Impreza na wielką skalę, co najmniej 11 ośrodków akademickich polskich będzie w tym brało udział. I w oczywisty sposób tutaj jest mój wielki szacunek dla organizatorów festiwalów nauki, bo tak naprawdę na podstawie tych idei ten Dzień Nauki powstał, ale on ma swoją autonomiczną postać. W zeszłym roku mieliśmy tam cały szereg imprez, które były szeroko przez wszystkie programy telewizji, pierwszy, drugi i trzeci, transmitowane. I ja muszę powiedzieć z wielką satysfakcją, że oglądalność tego Dnia Nauki była wyższa niż ktokolwiek się spodziewał. Odnieśliśmy wielki sukces, bo telewizja sobie uświadomiła, ja myślę po raz pierwszy, że nauka jest ciekawa. Jak się to dobrze poda, to okazuje się, że jest bardziej ciekawa niż, z przeproszeniem, mecze piłki nożnej, które są uważane za symbol przyciągania uwagi publicznej. Otóż ja tu robiłem różne porównania, które świadczyły, że nasz festiwal oglądało znacznie więcej osób niż normalnie ogląda tam jakieś mecze, które są transmitowane. Ja sam jestem kibicem, ale to jest według mnie niewątpliwe. Nie będę ukrywał, że porozumiałem się z prezydentem Warszawy i razem z panią minister edukacji narodowej i sportu podpisaliśmy porozumienie w sprawie budowy w znakomitym miejscu w Warszawie eksploratorium. Państwo wiecie, co to jest, nie będę wchodził w szczegóły. Istnieją wszelkie szanse i mamy już w pewnym sensie zagwarantowaną również finansowanie tego, że w Warszawie, w centrum Warszawy, we wspaniałym miejscu powstanie nowoczesne, nazwijmy to Muzeum Nauki, aczkolwiek muzeum to nie jest tutaj dobrym słowem, które będzie promować naukę, którym będą tłumy młodzieży, wierzę, że tak będzie i to jest bardzo realne, ruszy to w przyszłym roku. Jednocześnie chciałbym powiedzieć jeszcze krócej o Warszawskim Parku Technologicznym. Tu również uzgodniłem z prezydentem Warszawy o przyznanie na tą inicjatywę bardzo dużego terenu w atrakcyjnym bardzo miejscu. Niestety nie powiem w jakim jeszcze, ponieważ za parę dni mam podpisywać na ten temat dopiero dokument. I to jest wielka inicjatywa, w której chciałbym zapowiedzieć, że już mamy inwestorów. Nie jest to tak, że my chcemy mieć pusty plac i szukać wtedy inwestorów. Mamy bardzo dużo poważnych, bardzo dobrych inwestorów z różnych krajów, którzy chcą tam wejść.
Wreszcie niebawem rusza internetowy serwis informacyjny Nauka w Polsce, który będzie realizowany przez PAP przy naszym dofinansowaniu. Ja myślę, że on będzie dobrym narzędziem komunikacji środowisk naukowych ze społeczeństwem. Bardzo proszę następne. Zorganizowaliśmy także i będziemy to kontynuować w przyszłości debaty. Chcieliśmy mianowicie, żeby głos nauki zabrzmiał w ważnych sprawach publicznych. Zapraszaliśmy najróżniejsze środowiska. Zrobiliśmy już 4 debaty na temat komórek macierzystych, a dokładnie mówiąc zarodkowych komórek macierzystych w aspekcie medycznym i etycznym. To jest problematyka niezwykle ważna. Jak wiemy, jak Państwo na pewno też wiecie, w Unii Europejskiej jest w tej chwili tendencja do tego, żeby ze wspólnych środków unijnych finansować te badania. One w oczywisty sposób budzą najróżniejsze emocje etyczne. W związku z tym chcieliśmy przed podjęciem ostatecznych decyzji co do udziału polskiego szeroko skonsultować to ze wszystkimi środowiskami i to już 4-krotnie żeśmy zrobili, bo to jest bardzo nośny, ciekawy, no, emocjonujący temat. Zrobiliśmy także dyskusję na temat społeczeństwa wiedzy w Polsce. Ten znak zapytania sugeruje przesłanie, które ja chciałem przekazać uczestnikom, czy w ogóle w Polsce można mówić o społeczeństwie wiedzy, a więc o społeczeństwie, które przypisuje wiedzy pewien walor nośnika nowoczesności, który daje się wykorzystać na rzecz wzrostu gospodarczego. To jest to, co w swoim dzisiejszym przywitaniu Państwa próbowałem króciusieńko powiedzieć. Będziemy organizować dalsze tego typu debaty i już się zbliżamy do końca. Proszę Państwa, polityka naukowa, tak jak ja ją widzę, jak próbujemy razem z kolegami realizować, to jest cały szereg najróżniejszych elementów. Po pierwsze, musimy dbać o jakość badań. O ile w Polsce bardzo trudno dostać pieniądze na badania, bo wiemy, że współczynnik sukcesu jest niski, o tyle niestety bardzo łatwo się rozliczyć z tego, co się zrobiło. Jakość badań musi być przedmiotem naszej troski. Musimy dbać o stały wzrost środków na B plus L plus I i tutaj różne możliwości trzeba wykorzystywać. Musimy wypowiadać się na temat otoczenia sfery badań. Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie środowisko naukowe mówi o pieniądzach na badania, jest mniej wiarygodne niż jak mówi to ktoś inny, ale to też wraca do nas. My powinniśmy mówić o tym, co jest nauce potrzebne, żeby ona mogła odegrać w życiu publicznym odpowiednią rolę. My musimy mówić o tym, że powinny być swobody gospodarcze, że powinno być odbiurokratyzowanie wszystkich procedur, że powinna być jakość edukacji przedmiotem troski całego społeczeństwa, że powinna być infrastruktura informatyczna, że powinna być na poziomie. W tych sprawach powinniśmy się wypowiadać, bo to wraca do nas później jako zasadnicza zmiana naszej uczonych możliwości oddziaływania na społeczeństwo. Trzeba rozumieć znaczenie społeczności lokalnych. U nas ono jest niedoceniane. Te inicjatywy związane z regionalnymi strategiami takimi czy innymi, którym wychodzi naprzeciw sposób rozdziału funduszy strukturalnych, jest rzeczą bardzo ważną. No i wreszcie promocja nauki, o której mówiłem. Dziękuję bardzo i już zupełnie na koniec. Ja jestem optymistą. Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli będziemy konsekwentnie realizować taką politykę naukową, to mamy szansę na to, że wiedza w społeczeństwie, w której nauka w oczywisty sposób jest generatorem, będzie ważnym elementem strategii sukcesu Polski na najbliższe dekady. My musimy myśleć, co jest naszą strategią sukcesu i ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że wiedza rozumiana jako edukacja, to całe otoczenie nauki, ale sama nauka również jest tutaj kluczem. Myślę, że mamy powody do ostrożnego optymizmu. Przy mądrej zgodzie całego naszego środowiska co do celów i harmonijnej współpracy ze swoim, tego środowiska, otoczeniem, o czym mówiłem, czeka nas lepsza i na pewno bardzo ciekawa przyszłość niebawem. Bardzo dziękuję Państwu.